dzisiejszym odcinku przeglądniemy sobie Fortnite'owe TikToki. Zaczynamy od tego sezonu. Słuchajcie, jak wiecie, w tym sezonie najbardziej zepsutą rzeczą są właśnie samochody. Następnie mamy tutaj gościa, który podnosi karty i po prostu ma wszystkiego dość. Przechodzimy do TikToka ze świętym Mikołajem i nie wiem, czy tego widzieliście, ale ten jest dobry. Gościu czekał na prezent, no i został przez tego świętego Mikołaja, no sami widzieliście, jak potraktowany. No oczywiście klasyczny TikTok pod względem tego, że zadajemy 200 damage'a. No jak widzicie, ktoś, kto ma 200 HP, nadal żyje. I zobaczcie to z drugiej strony. Jeśli kiedykolwiek widzieliście tego TikToka, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, czyli kanał Rafa Plus. Oglądajcie ten odcinek do samego końca, bo będzie się tutaj działo. Nie wiem, czy widzieliście tego glitcha, gdy rzucicie na samochód właśnie tą zapomniałem, jak to się nazywa, ale następnie przejdźmy do następnego. Mamy tutaj anioła, który po prostu leci z nieba i no sami widzieliście, podnosi. Następnie przechodzimy do gościa, który jest cały czas celowany i to już jest chyba dawny sezon. Swoją drogą, patrzcie na to, gościu siedzi na takim fotelu, nie wiem, czy to będzie widać, ale siedzi na takim fotelu jak ja, Fortnite'owy fotel, kiedyś kupiłem i powiem wam, że naprawdę jestem z niego zadowolony. Dobra, przejdźmy do TikToków. Słuchajcie, ja wam jeszcze przypominam o tym, że tu jest kanał Rafa 2, nie Rafa Plus, więc zasubskrybujcie ten kanał, a my teraz przejdźmy do kolejnego TikToka i mamy tutaj, w sumie teraz na casualach, bo na rankedach samochodów nie ma, ale ten sezon prawdopodobnie przejdzie do jednego z najgorszych w historii. Napiszcie w komentarzu, jak wy myślicie i przechodzimy dalej. Oj, tego gościa, aha, to jest perfekcyjnie obcięte wideo, chyba o to chodziło. O, jak zrobiliście kiedykolwiek tag RPG-em, dajcie znaka w komentarzu. Przejdźmy tutaj do... O, ty... Ej, co tu się dzieje? Mamy tutaj shotguna. Ej, i on mu wziął ten shotgun. Tu mu wybuchnie prawdopodobnie przed twarzą. Uwaga, 3, 2, 1. Co my tutaj będziemy mieli dalej? Gość wchodzi do krzaka. Niektóre są tak obcięte, ten samochód. Tu wchodzi do środka, wywala w powietrze. No to taki klasyk. To taki klasyk, bym powiedział. Zobaczmy, co się wydarzy w tym miejscu. Mamy gościa, który... To wróci swoją drogą. Następnie... Ty! A skąd ten drugi wyleciał? Uwaga, 3, 2, 1, go! I strzelił sobie w swoje drzewo. Jakie to było złe. Dobra, zobaczmy tutaj. Aha, grasz trio i... No jak wiecie, ten samochód ma dwa miejsca, więc gościu po prostu siedzi na samochodzie i tańczy. Fajne to jest. Tutaj jeden z naj... Jakby to powiedzieć, z najstarszych trików, gdy tam ludzie wchodzili, jeszcze wspinaczki chyba wtedy nie było, i wchodzili na tą górę i... O. Aha, jeszcze dwójkę wyeliminował, co jest grane? Zobaczmy, mamy następnie samochód, wjeżdża w boksa, po gościu, po prostu. Zobaczmy dalej, co tutaj, tutaj jest najlepszy dzień w moim życiu. Okej, okay. Fortnite Chapter 5, momenty, tutaj coś, tutaj, aha... Czyli, że albo zacina, albo... Co tu się wydarzy? Nie, to się nie wydarzyło. O, to też było dobre, z tą tarczą. W sumie, ej, nie pomyślałem, żeby tak to zrobić. Następnie przechodzimy do bossów. Zobaczmy, co będziemy mieli tutaj dalej. Tutaj mamy tą... A czekajcie, gdzie to jest? A, dobra, to jest ta lokacja, okej. Swoją drogą napiszcie, czy wy też tak macie, że wszystkie te lokacje z tego nowego, z tych nowych chapterów mniej się zapamiętuje niż ze starej mapy. Bo ze starej mapy wszystko wiem, jak się nazywa, a czasami tu się muszę dwa razy zastanowić, jak się nazywała ta lokacja. Myślę, że wam powiem, że nadal nie pamiętam. Napiszcie w komentarzu, dobra? Napiszcie w komentarzu. I słuchajcie, umówmy się tak, 3000 łap w górę. Jesteście w stanie to zrobić. Ja lecę z kolejnymi TikTokami na tym kanale, więc jeśli chcecie zobaczyć kolejne, zbiorę najlepsze i wam pokażę. O, tutaj w sumie to mega fajny boss. Jeden z najlepszych bossów, które były. I w sumie też powiedziałem, że zrobię właśnie podsumowanie historii mitycznych bossów. W sensie bardziej takie reacting video. Wideo reakcyjne, tak jak teraz. Zobaczmy, tutaj podnosi. I zostanie prawdopodobnie wyeliminowany. I ninja, zobaczmy, co się tu wydarzy. Głowa, że z... A, tak, głowa, 290. Następnie mamy rybę, mamy tutaj gościa, a ten chłop wjeżdża w nich i rozjeżdża. No to nie oszukujmy się, nie było nic takiego nie wiadomo jakiego. Zobaczmy dalej. Aha, czyli to taki klan, może nie wiem, dobra. Fortnite Chapter 5, sezon 3. Czy samochód wjeżdża, dobra. I tu samochód znowu. I każdego chce samochód, wiecie co?
Zjeść? Nie zjeść. Ej, no, ale w sumie to jest dobre podsumowanie tego sezonu. Zobaczmy. To musiało go zaboleć. Zobaczmy dalej. Mamy tutaj kolejne. O, ninja. Jaki on był jeszcze młody. Lata lecą. Tutaj chłop. Dobra, zobaczmy. Aha. Co to było w ogóle? Ej, to widzieliśmy. To już widzieliśmy. Halo. To już widzieliśmy. I zostanie uderzony. Ale ten bubl... Nie, ale mu zniknął w ostatniej chwili. Pływająca kapusta. Okej. Aha. Dobra. No, w sumie dobre. Zobaczmy, co tu się stanie. Tu się podnoszą. A czemu on... Aha, bo on go kulką. Dobra, on go kulką... XD. No tak to wygląda. No tak, dosłownie. Dosłownie tak to wygląda. Tutaj co się stanie? Aha, rotacja. Okej. Okay. Czy fakt... Aha, do góry. I pięść. No, były lepsze sposoby, ale wiecie, to było oczywiście wtedy takie, można powiedzieć, zgliczowane, tak bym to nazwał. Teraz, no, jak widzicie, niby też z tym pomysłem można tu trochę przejść, ale jak wiecie, mieliśmy lepsze błędy, bugi, które pozwalają nam na dużo dalsze przechodzenie. Zobaczmy, co wydarzy się dalej. Aha, on leci znowu w to miejsce i pokaże prawdopodobnie jeszcze jakąś... Chyba. Okej. Okay. Nie no, nic się tu nie wydarzyło. Okej. Okay. Aha, czyli tu pokazują po prostu rotację... Kilka rotacji jakby mogły wyglądać. Coś w tym stylu. Coś takiego, tak to wygląda, ale naprawdę rotacyjnie ten sezon wygląda mocno, bo mamy samochody, ale niech ten sezon się już skończy. Już niedługo powoli zaczyna się kończyć ten sezon, tak bym to powiedział. No, jeśli chodzi o właśnie tą rotację w tym sezonie, jak widzicie, no chyba najlepsza rotacja jeszcze przed nami, czyli wiecie, działa na statkach. Armaty, na armacie. A patrzcie się na tego gościa, co tutaj zrobił. Na kuli jakiś on wyleciał i został, no został strolowany i to mocno, a to jeszcze jest z tamtego roku nagranie, dokładnie chyba z samego początku. Okej, okay, mamy, zobaczmy co będziemy mieli dalej i czy on, nie, a to jest, zobaczcie, jeden, zesnajperkował, tutaj tańczy, oczywiście prawdopodobnie to jest ustawione, no nie, tutaj patrzy i zobaczmy, też został wyeliminowany i teraz ten gościu tańczy. Fajny TikTok, ale no tak jak mówię, no na 100% ustawiony. No, chyba. Chociaż, wiecie, różnie to też bywa. Zobaczmy, co tu się wydarzy. Ten gościu też dostał i zobaczmy, czy ktoś jeszcze dostanie, czy ktoś jeszcze to dostanie. Aha, to z ilu metrów to musiał być strzał? No i tu oczywiście kolejny dostanie i prawdopodobnie ten też dostanie i tak do samego jutra będziemy, chociaż nie, prawdopodobnie był to... Nie, to nie był ostatni. Okej, okay, czekajcie, ten jeszcze tańczy. Ej, ile tu jeszcze tych będzie gości? Co jest grane? Czy on też dostanie? 3, 2, 1. Bum. Nie? Nie. Nie miałem racji. Okej, okay, mamy... to jest za mocne. 2024. No jest za mocne. Było za mocne, teraz jest trochę słabsze. Ale szczerze, jak ja mam powiedzieć swoją opinię o tym sezonie, to ja... Tak myślałem, że pierwsze tygodnie będą totalnie zepsute, ale może max 2, 3, a później to wszystko wyłączą. A teraz się okazuje, że ten sezon, no, większość wygląda jako bardzo zepsuty sezon. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale za niedługo wraca chapter 2, więc być może to jest tak, nie wiem, nie chcą, żebyśmy grali teraz, żebyśmy później wrócili, nie rozumiem. Thanos, dlaczego nie ma, jak to w ogóle się dzieje? Że tryb Thanosowy, jeśli chcecie, żebym zrobił reakcję na te... Właśnie możemy oglądać sobie cały gameplay Thanosa. Jak będziecie chcieli, nagram takie wideo. Napiszcie w komentarzu i zostawcie łapkę w górę. I oczywiście kod Rafa to ja w sklepie, widzowie. Sprawdźcie, czy macie, ok? Sprawdźcie, czy macie aktywny kod Rafa to ja bez spacji. Ej, Thanos był totalnie rozwalonym, fajnym trybem. Ja początkowo uważałem, że średni ten Thanos i tak dalej. Ale później, tak z biegiem czasu... To naprawdę było mocne, to naprawdę było dobre. Nie wiem, dlaczego Epic nie robi nam takich trybów, no. Mam nadzieję, że wrócą, no bo niby mamy mieć Marvelowy sezon kolejny, ale czy tak będzie? O, to jest chwila przed końcem. Zobaczcie, co tu się wydarzy. Chłop dostał, ale przeżył, nie, czekaj. Przeżył? Co on zrobił? Ej, on przeżył chyba, nie?
Aha, tutaj go znowu. Ojojojojoj. Czyli on tam prawdopodobnie albo już został podniesiony, albo przeżył. Boogie Bomby, czyli coś, co mieliśmy przez jakiś czas. Ja swoją drogą na główny kanał mam odcinki do przodu ponagrywane. I tam cały czas są Boogie Bomby. I piszecie w komentarzu, ej Rafa, Boogie Bomby już nie ma, co to za stary odcinek. Epic, moglibyście nie usuwać takich przedmiotów. Bo później widać, że Rafa na przód ponagrywał, no bo tam wiecie, wakacje i tak dalej. Okej, zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Ma... No! Ej, czemu nie ma takiego skina? To by był fajny skin! Ej, to by był fajny skinek! Czemu nie ma takiego skina? Czemu Epic jeszcze, wiadomo, jest Skulltrooper, ale... Jakby zrobili takiego kościotrupa... W sumie... Ej, a może jest taki skin? A ja nie wiem? Ale chyba nie... Chyba nie ma. Chyba nie... Nie, nie ma na 100%. Zobaczmy, co wydarzy się w tym miejscu. Mamy tutaj... No, został gościu wyeliminowany po prostu. Następny TikToczek. Bom! Siemano! No, trochę tak to wygląda, tylko nie wiem, czy on był tak samo zadowolony jak ten ziomek. O, raz, dwa, trzy i... I powinno to być pływanie. Powinno to być pływanie, ale nie ma, oczywiście nie. Ej, chyba pamiętam, że spadłem dokładnie w ten sam sposób. Tak mi się wydaje, że spadłem dosłownie w ten sam sposób. A tu ze statku się, wiesz, ginęło. Nie wiem, czy to pamiętacie. Tutaj kolega jednego pośle do strefy, drugiego pośle z powrotem i prawdopodobnie zginie. Tak jest. No chyba każdy kiedyś zginął od strefy. No nie oszukujmy się. Tutaj mamy Petera. Okej, siemano. Nieraz go widzę na TikToku, nie? Chyba to on tam stream... Chyba ten gościu tam streamuje, ale nieraz go widzę na TikToku właśnie i dużo w ogóle widzę streamów polskich na TikToku, bo jak wiecie, przeglądam TikToka, to przeglądam TikToki z Fortnite'a, a później polskie streamy mi się odpalają, więc raczej tam wszystkich kojarzę, co streamują na TikToku. Dobra, zobaczmy. Tutaj oczywiście... Aha, mamy pogoń dinozaurów. Dlaczego nie lub... Tak, czekaj. Dlaczego nie lubisz rozdział 4, sezon 3? No i tak, no trochę tak to wtedy wyglądało, że to się nie chciało od nas odczepić, że tak powiem. I cały czas za nami leciało. Tutaj TikTok z rybkami. Tutaj chyba jakiś, nie wiem, tutaj no przyjechali do niego. I jak to się, co tu się wydarzy? Okej, każe mu wsiadać do samochodu. Okej, wsiadaj do samochodu. I co? I co dalej? Dobra. Okej, wsiada. I... Pojechali po prostu. Także to były TikToki Fortnite'owe. Jeśli chcecie więcej, podajcie tutaj. Zostawiajcie łapy w górę. Kod Rafa to ja. No i subskrybujcie kanał. Trzymajcie się, na razie. Cześć!